Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach startuje z nowym programem Ciepłe Mieszkanie. Będzie on uzupełnieniem projektu Czyste Powietrze. Pierwszy nabór do końca bieżącego roku. Program, cel programu, poprawa oczywiście jakości powietrza i tutaj redukcja niskiej emisji pyłów PM10, PM2,5. Właściciele tych lokali, które nie były objęte tym programem Czyste Powietrze, właśnie zgłaszali tą potrzebę i ten program właśnie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Program skierowany jest do gmin, które po otrzymaniu dotacji przekażą je beneficjentom, czyli mieszkańcom budynków wielorodzinnych. W województwie świętokrzyskim z ciepłego mieszkania może skorzystać ponad 26 tysięcy lokali. Finansowanie od 15 tysięcy do 37 tysięcy dotacji, ale tutaj, jak widzicie Państwo, czerwona gwiazdeczka, czyli podwyższony stopień finansowania dla 16 gmin w naszym województwie, gdzie są zanotowane przekroczenia pyłów PM10, PM2,5. I tutaj ta dotacja będzie zwiększona w pierwszym progu, to jest 17,5 tysiąca, w drugim progu 26 900 i w trzecim 39 900. Beneficjenci za otrzymane pieniądze będą mogli wymienić źródło ciepła, instalację centralnego ogrzewania czy stolarkę okienną. To bardzo ważny program, zważywszy na to, co dzieje się obecnie w Europie i na świecie, a co związane jest z wysokimi kosztami energii. Wymiana tych dotychczasowych, tak zwanych kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania, począwszy od tych na pelet, poprzez gaz, poprzez chociażby pompy ciepła, to naprawdę jest duży skok jakościowy. Budżet na realizację programu Ciepłe Mieszkanie w całym kraju wynosi 1 400 000 000 zł.